Dzień dobry, Jan Piński. Witam na moim kanale. Dzisiaj chciałem Państwu powiedzieć o Witoldzie Gadowskim, dziennikarzu pozorującym takiego outsidera, naturszczyka, takiego starego człowieka mediów z zasadami. Tym outsiderem Witek stał się w ostatnich latach, tworząc własny kanał, na którym szerzy rozmaite spiskowe teorie. Zająłem się nim na prośbę widzów. Znam Witolda lat 18. Poznałem go w 2004 roku, kiedy był dziennikarzem TVN-u. Nasza relatywnie dobra znajomość trwała krótko, ponieważ Witek otrzymał ode mnie materiały do dwóch, trzech filmów, które zrobił. Jeden to była nagradzana później gra o PZU, na której tak naprawdę skończyliśmy już współpracę z dwóch powodów. Miałem być razem z moim kolegą z redakcji Wprost podpisany na napisach początkowych jako współpraca, a Wituś razem z kolegą jeszcze jednym, z którym tam współpracowaliśmy, Przemkiem Wojciechowskim, podpisał nas na ostatnich napisach jako współpraca. Ale nie to nawet było powodem zakończenia tej współpracy, ale fakt, że Witek dał mi wtedy słowo honoru, że na spotkania, na które go zabiorę, z ważnymi ludźmi, ludźmi służb specjalnych, trochę politykami, nie będzie nagrywał z ukrycia. No a później się okazało, że nie dość, że nagrał, to na przykład na moją prośbę spotkaliśmy się z synem już nieżyjącym premiera Leszka Millera, Leszkiem Millerem juniorem. To był mój kolega. I to właśnie spotkanie dotyczyło prywatyzacji PZU. Witek dostał ode mnie protokoły z zeznań Leszka Millera juniora ze śledztwa w sprawie prywatyzacji, więc co miał ciekawego, to mógł sobie wyemitować. Chodziło o to, żeby go nie pokazywać. A spotkaliśmy się na Sadybie. Witek poukrywał tam kamery w doniczkach, etc. Ja nie sprawdzałem tego, bo po prostu miałem zaufanie do niego, że dotrzymuje danego słowa, jak się okazało, naiwne. Od tego czasu o Witusiu zwykłem mówić, że jest szmatą, ponieważ jest człowiekiem, mężczyzną, bez słowa honoru. Witek mówił, że tu nie należy winić Przemka Wojciechowskiego, bo on wszystko bierze na siebie, a wszystkim powtarzał, że słowo honoru dane Janowi Pińskiemu jest nic nie warte wobec interesu Polski. Jego zdaniem wówczas interes Polski wymagał, aby to słowo honoru łamać. To jest tak pokrótce takie wprowadzenie, czemu na przykład Wituś mnie omija na mediach społecznościowych. To jest właśnie taki człowiek, ja bym powiedział, bardzo leniwy dziennikarz. To znaczy w tych wszystkich jego wielkich dziennikarskich osiągnięciach zawsze sobie jechał na czyichś plecach. No właśnie, wziął materiały ode mnie, podpisał mnie w sposób nie taki, jak się umawialiśmy. Zresztą taka ciekawostka, dostał też wtedy materiały dotyczące gazu, kolejny materiał, za który został nagrodzony. Tam się akurat rozbawiłem setnie, bo materiał otwierała rozmowa rzekomo z polskim oficerem wywiadu, gdzie tam się zmieniło głos, zmieniło się jego, no czy tam wygląd, tam taki właśnie taka, żeby to jakoś tam ładnie wyglądało. Rzekomo jest to właśnie rozmowa nagrana z ukrycia, w której opowiada, iż dowody w sprawie tam korupcji przy zakupach gazu przekazały służby na Węgrzech służbom polskim, i to właśnie niby ten oficer agencji wywiadu. Sęk w tym, drodzy Państwo, że to ja przekazałem te informacje. Ja przekazałem informacje, a nie żaden oficer agencji wywiadu. Ale to taka drobna dygresja pokazująca warsztat
Witusia, który po prostu dla formy czasem jest w stanie sobie właśnie pozwolić na takie drobne konfabulacje. Pamiętam też właśnie też taka śmieszna historia była z 2009 roku, kiedy Witek Gadowski obnosił się jak paw, jak to przeprowadził wywiad z słynnym terrorystą Carlosem Szakalem. No, problem w tym polegał, że ten wywiad przeprowadziła dziennikarka Biel z TVN-u. Ale Witek próbował przedstawić to jakoś w ten sposób, że to on to wszystko zaaranżował, a ona prowadziła rozmowę, no ponieważ ona znała najlepiej język angielski. Zresztą nieznajomość języków, to jest akurat ani angielskiego, ani rosyjskiego, to on takich językach gdzieś tam się przyznawał, no to musiałby to opanować w ciągu ostatnich kilkunastu lat, bo jak pamiętam, przekazywałem mu kwity dotyczące rynku gazu, rynku ropy naftowej w języku rosyjskim i angielskim, to musiałem tłumaczyć, co tam jest napisane, bo ani w jednym, ani w drugim języku Witek nie porozumiewał się na tyle biegle, żeby czytać dokumentację. Natomiast dzisiaj sobie tak funkcjonuje na obrzeżach. To jest zabawna historia. Ją opisał magazyn branżowy Press. Tam się pojawiają co jakiś czas takie całkiem złośliwe sylwetki. Ta akurat właśnie była właśnie takim zbiorem dość niewygodnych faktów dla Witka Gadowskiego. Między innymi tam była taka wypowiedź Wojtka Czochnowskiego, który powtórzył informację, ja też ją miałem, że Witek Gadowski wleciał z czasu zarządów Jacka Kurskiego, wyleciał z telewizji publicznej, bo do Jarosława Kaczyńskiego doszły informacje, iż Witek powtarza, że Jarosław jest to stary gej. Co się Jarosławowi Kaczyńskiemu bardzo nie spodobało i kazał go wyrzucić. Natomiast to też jest też takie symptomatyczne dla widzów tego kanału, też pokazuje funkcjonowanie tego środowiska, że pewne prawdy nie mogą być głoszone, nawet jeżeli są powszechnie znane. A Jarosław czerpie informacje właśnie ze służb, bo bardzo lubi plotki. To jest po prostu plotkarz numer jeden Rzeczpospolitej Polskiej. Lubi te plotki, jak mu przenoszą, dlatego się tak kochał w Pegasusie, bo uwielbiał być tym, który słucha ludzi, którzy nie wiedzą, że są słuchani, którzy dostają takie informacje ekskluzywy. Natomiast jest jeszcze jedna śmieszna rzecz, jeżeli chodzi o Witolda Gadowskiego. Był to człowiek, który właśnie wyzywał ludzi od postkomunistów, wyzywał od dzieci resortowych, czyli tych, które zawdzięczają sukcesy rodzicom resortowym. No, rzecz w tym, że tata Witka Gadowskiego, Franciszek Gadowski, był oficerem Wojska Polskiego, takiej fajnej formacji, która się WSW nazywała, czyli Wojskowa Służba Wewnętrzna, kapitanem. Notabene wysłanym nie było, kiedyś on tam o coś opowiadał, że go tam wyrzucono de facto z wojska, coś tam sugerował, a tam nic takiego nie było, żadnych represji, tam jakaś komisja go przeniosła na po prostu z wojska, natomiast on próbował to jakoś przedstawiać, że ojciec może i był w PZPR, ale o wątku o WSW w ogóle nie wspomniał, natomiast odnalazło się to w dokumentach IPN-owskich, oczywiście skrzętnie pomijane. Natomiast Witek nie widział tutaj jakiegoś, powiem, nie przeszkadzało mu polecać książkę Resortowe dzieci, chociaż no, to zresztą też taka dosyć zabawna książka. Jej współautorem był typowy przykład resortowego dziecka, nieżyjący już Jerzy Targalski, syn członek PZPR, syn członka PZPR prominentnego. Ale to jak widać po prostu tutaj funkcjonuje jakaś taka równoległa rzeczywistość, w której po prostu fakty niewygodne dla naszej strony w cudzysłowie, czyli strony pisowskiej są pomijane. W każdym razie Wituś oficjalnie został dysydentem, nawet zdarzało mu się krytykować PiS, ale w kluczowych momentach jednak wzywał do głosowania na PiS. Były tam jeszcze takie rzeczy, które były w tym tekście bardzo ciekawe. To znaczy autor tekstu w magazynie Press
zebrał takie opinie wskazujące, że ta również działalność opozycyjna Witka Gadowskiego była mocno przereklamowana. Okazało się, że dopiero zaczyna on, bo łącznik jest rocznik 64, czyli już przy upadku komuny miał właśnie około 25 lat, dosyć solidny wiek, ale ci, którymi rozmawiali autor, to kojarzą go dopiero od końcówki lat 80. jako opozycjonistę. W każdym razie, na przykład właśnie tutaj taka wypowiedź Macieja Gawlikowskiego, nie był związany z opozycją w latach 80., że pojawił się pod koniec 1988 roku. Również dopiero z tego czasu mniej więcej kojarzył go Wojtek Czuchnowski z tych rejonów. No, podobnie pisał sobie legendę korespondenta wojennego na Bałkanach. Tutaj z kolei wypowiedział się Konstanty Gebert, pseudonim Dawid Warszawski, ówczesny korespondent właśnie, który mówi, że go nie spotkał. Nie spotkała go również Miłanda Jędrasik. Po prostu, krótko mówiąc, no, nie znaleziono ludzi, którzy by go kojarzyli z tego okresu. Czyli jego taki właśnie życiorys to jest taka opowieść człowieka, który opowiada, że coś mu się wydaje. To tak jak trochę z pandemią. To jest takie leniwe dziennikarstwo. Ja tam zauważyłem po prostu, jak żeśmy wtedy współpracowali, że on chłonie fakty, natomiast musi mieć człowieka, który tym wszystkim będzie zarządzał. I to, że on na dzień dzisiejszy funkcjonuje właśnie jako człowiek, który sobie pije kawy i opowiada dyrdy mały na YouTubie, to jest właśnie taki idealny zawód dla niego, bo to stawianie takich hipotez niewiele kosztuje, a jak widać są tacy, którzy chętnie chłoną. Witek jest zresztą świetnym takim pożyczalskim, czyli albo ktoś mu to robi, ale po prostu zbiera informacje z różnych kanałów i robi po prostu kompilację tego i jakoś mu to wszędzie. Natomiast to jest taki właśnie, tak jak wspominałem, człowiek, który bierze materiały, łamie dane słowa, a stara się przedstawić jako taki człowiek starej daty. Jeszcze śmieszy mnie też jego taki mit chodzenia i opowiadania, co to komu on nie przywali, jak kogoś zobaczy właśnie, a to w obronie ojca, a to w innym, ja tam pamiętam parę razy mieliśmy jakieś spotkanie, strasznie denerwowało, że ja zawsze do niego cześć szmato. Parę razy tam się wahał, ale jakoś nigdy nie wpadł jednak na pomysł, żeby jednak sprawdzić te swoje umiejętności. Więc tyle z tego gadania wychodziło. Drodzy Państwo, no, podsumowanie Witka. No, mocny w gębie, dużo więcej pozerstwa. Taki kabotyn dziennikarstwa. Dziecko resortowe, które lubi wytykać innym pochodzenie. Coś więcej powiedzieć, no, świetnie odnajduje się w Polsce PiSu. Zabawne jest, że nie robi kariery, bo zebrało mu się w prywatnych rozmowach na wspominanie tego, że szef PiSu jest starym gejem. To też jest takie ironiczne podsumowanie tej kariery. Drodzy Państwo, jeżeli się podobało, to proszę o subskrypcję kanału i udostępnianie tego materiału jak najszerzej. A Państwa zapraszam do lektury pisma Historia Ekspert. To jest pismo, którego jestem wydawcą i jednym z autorów w tym numerze. Prorocza rusofobia. Dlaczego warto być rusofobem? Dlaczego polska rusofobia nie była jakąś fanaberią, ale była normalnym zachowaniem się, normalnym zdroworozsądkowym podejściem państwa sąsiadującego z Rosją, a także sekret fortuny Churchilla. Brytyjski premier, drodzy Państwo, jak został premierem w 1940 roku, przyjmował misję pokonania Adolfa Hitlera, był bankrutem. Jak kończył wojnę, był już milionerem. I z tego tekstu można się dowiedzieć, jak to się można dorobić w czasie wojny, będąc premierem. A także, to już tak trochę bardziej dla hobbystów, też w tym numerze Tajna historia gitary elektrycznej. A Państwu jeszcze polecam, przypominam książkę, biografię pana ministra Kamińskiego. Naprawdę warto przeczytać i dowiedzieć się, jakie związki z Rosją ma obecny koordynator służb specjalnych Mariusz Kamiński. Książka jest na stronie capitalbook.com.pl. Dziękuję.